Znajdujemy się na świętym miejscu nad Rospudą, które jest wyjątkowe nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale również ze względu na znaczenie dla pradawnej historii tych ziem. Otóż, jak głosi legenda, w XIII wieku tutaj, w tym miejscu właśnie drużyna Jadźwingów pod wodzą Skomenta podobno przyjęła chrzest. Symbolem tego chrztu do dzisiaj znajdującym się właśnie z tyłu tej kapliczki jest krzyż dębowy, który właśnie na okoliczność przyjęcia chrztu został postawiony. Jego historia jest złożona. Podobno był wielokrotnie podpalany, wrzucany do rzeki, nie odpłynął, jak mówi legenda, tylko został w tym samym miejscu. Dzisiaj jest tam umocowany z tyłu i każdy może przeczytać też króciutką historię umieszczoną na tabliczce. Od wielu pokoleń miejsce kultu religijnego. Tutaj odbywają się odpusty na świętego Jana. Tutaj tradycyjnie mieszkańcy przychodzą z koszyczkami, żeby po mszy, można powiedzieć, biesiadować wspólnie, cieszyć się mocą tego miejsca. Bo też trzeba powiedzieć, że jest to miejsce mocy. To znaczy, że tutaj jest bardzo silna energia ziemi, gdzie można jakby odebrać tą moc od ziemi, czyli wzmocnić siebie. Tutaj na przykład przyjeżdżają i w tej małej rzeczce, która łączy jezioro Jałowo z Rospudą, w Jałówce, na przykład przyjeżdżają bioenergoterapeuci i czerpią z tego miejsca moc, żeby potem udzielać pomocy potrzebującym. To jest również niezwykle ważne miejsce turystyczne, dlatego że jest to najważniejszy przystanek na trasie Rospudy. Wszystkie spływy kajakowe, jakie płyną rzeką Rospudą, tutaj mają swój albo końcowy bieg, albo przystanek przed następnym etapem już do Augustowa. To też jest miejsce, które co roku, można powiedzieć, odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów, dlatego że jesteśmy w sercu Puszczy Augustowskiej, Doliny Rospudy, która z racji swoich walorów przyrodniczych należy do Natura 2000, do obszaru Natura 2000, i jest postrzegana przez całą Europę jako wyjątkowe miejsce o wyjątkowej wartości przyrodniczej. Ten most, który tutaj za nami widzicie, niestety od 3 lat jest wyłączony z użytkowania. To powoduje określone perturbacje, bo właściwie nie wolno oficjalnie przepływać pod tym mostem kajakarzom. Są tam znaki, które ostrzegają, a właściwie zakazują przepływania pod mostem. Wiadomo, że się wiąże to z ryzykiem takim, że może coś spaść, może ten most się nagle zawalić, więc mogą być tutaj ofiary nawet i śmiertelne. Przez ten most nie przejeżdżają również od 3 lat pojazdy. A było to bardzo wygodne, przynajmniej dla tych firm, które na przykład odbierają kajakarzy bądź przywożą kajakarzy i sprzęt, ponieważ mogły sobie tutaj tak jakby objechać dookoła. Ten most był zawsze też ważny ze względu bezpieczeństwa, ponieważ akurat po drugiej stronie rzeki, tam gdzie jest miejscowość Jabłońskie, to Piłówka, Janówka, tam są dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które w razie ewentualnych zdarzeń typu pożar mogłyby szybko reagować przejeżdżając przez ten most. Przez to, że jest on wyłączony z użytkowania, to tak naprawdę dzisiaj, żeby tutaj się dostać, to trzeba jechać albo przez Chodorki, to jest około z tego miejsca, to jest około 5 km, albo przez Młynisko, to też jest około 5 km. Także w sumie patrząc, to jest to kilkadziesiąt minut dłuższa trasa, a wiadomo, że w przypadku akcji ratowniczych, każda minuta ma znaczenie. Ja mieszkam niedaleko, tu we wsi Jabłońskie, można powiedzieć na ziemi moich przodków i w gospodarstwie przejętym od rodziny. I powiem szczerze, że jestem zbulwersowany tym, że od 3 lat tak naprawdę nie ma podmiotu, który realnie byłby odpowiedzialny za remont tego mostu. Ponad 2 lata temu, zorganizowałem u pana starosty augustowskiego spotkanie wszystkich zainteresowanych służb, może, które powinny być zainteresowane, czyli Nadleśnictwo Szczebra, Oddział Wód Polskich w Augustowie,
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wójt gminy Augustów, pan starosta, no i wspólnie radziliśmy o tym, co w tej sytuacji można zrobić. Pierwszą konstatacją było to, że przede wszystkim należy ustalić właściciela tego mostu. Nikt z obecnych nie przyznał się do tego, że jest gospodarzem tego mostu, że czy zarządza nim, czy w imieniu Skarbu Państwa, czy jest to własność. W związku z tym wtedy, bo to był to lipiec 2022 roku, postanowiliśmy, że no, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zwróci się do policji po prostu o ustalenie właściciela mostu. Po kilku miesiącach policja udzieliła odpowiedzi, że niestety, ale nie jest w stanie ustalić właściciela. W związku z tym oficjalnie już jako wiceprzewodniczący sejmiku wystąpiłem i mieszkaniec wsi Jabłońskie, bezpośrednio zainteresowany, wystąpiłem do pana wojewody ówczesnego Bogdana Paszkowskiego z takim pismem szeroko opisującym tutaj skalę problemu i znaczenie dla regionu tego miejsca i tego mostu. Pan wojewoda zajął się tą sprawą, kilkakrotnie przedłużał termin odpowiedzi zgodnie z możliwościami, jakie daje kodeks postępowania administracyjnego i w końcu po pół roku odpisał, że w jego opinii właścicielem mostu jest gmina Augustów. No, w związku z tym zadowolony zwróciłem się do pana wójta z tą informacją, czy otrzymał odpowiedź od pana wojewody. Wójt oczywiście potwierdził, że taką odpowiedź otrzymał, natomiast jednocześnie przesłał mi wyciąg z katastru powiatowego, wypis z rejestru gruntów, gdzie wskazał, że tam nie ma wójta, nie jest wskazana gmina Augustów jako właściciel tego mostu. Czyli nadal mamy pad. Potem niewiele się działo, oprócz jakiejś takiej deklaracji, że każdy chętnie wsparłby to, pomógł nawet finansowo, czy tak jak nadleśnictwo tutaj materiałowo, dostarczywszy drzewa. Natomiast no, brak właściciela w zasadzie blokuje wszelkie działania, dlatego że tylko on może podjąć czynności formalne związane z przygotowaniem dokumentacji, no, wyłonieniem wykonawcy i tak dalej, poszukiwaniem zresztą źródeł finansowania. No więc po wyborach w roku ubiegłym, w momencie gdy nastąpiła zmiana władzy, skorzystałem z tego, złożyłem wizytę już u nowego dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, pana Tadeusza Wilczyńskiego, złożyłem mu też taką informację pisemną o całym problemie. Dość szybko otrzymałem odpowiedź, że oczywiście Lasy Państwowe i Regionalna Dyrekcja włączy się w proces odbudowy czy modernizacji tego mostu, zapewni materiały, natomiast no, nie jest właścicielem, w związku z tym również czeka na to rozstrzygnięcie. No, w ostatnim czasie, bo 2 tygodnie temu tutaj gościł na terenie gminy Raczki pan wojewoda Jacek Brzozowski, więc też skorzystałem z tej okazji, że wspólnie byliśmy na spotkaniu, przekazałem mu tą pismo, petycję, prośbę, popartą zresztą przez obecnych na tym spotkaniu i gestorów turystyki, i lokalnych znawców historii. No i pan wojewoda obiecał, że się tą sprawą zajmie, więc jestem głęboko przekonany, że pełen energii na początku swojej, można powiedzieć, pracy na stanowisku wojewody doprowadzi do tego, żeby skutecznie ustalić właściciela, bądź w imieniu Skarbu Państwa sam ustali zarządcę i powierzy mu pieczę nad tym obiektem. Jak Państwo tutaj widzicie, no niestety, chociażby z braku tej infrastruktury, cała ta no, piękne otoczenie niestety niszczeje. No, drzewo ma to do siebie, że próchnieje, starzeje się, że trzeba to wymieniać i myślę, że no, w naszym wspólnym interesie mieszkańców nie tylko okolicznych wsi, ale całej Suwalszczyzny, ziemi augustowskiej jest to, żeby to miejsce kwitło, przyciągało gości, przyciągało turystów, no i było tym symbolem takiej synergii między kulturą, religią, przyrodą, no i nami, mieszkańcami tego regionu. I tego sobie życzmy.